Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj mamy odcinek specjalny. Otóż jeden z widzów właśnie powiedział mi, że pojawił się nowy Blizzard mod. Wstałem w sobotę, przepraszam, w niedzielę rano. Jak widzicie, jeszcze jestem zaspany. Przetarłem oczy, wchodzę na StarCrafta i co widzę? Jest nowy mod od Blizzarda. Zatem naszym zadaniem, naszym reporterskim zadaniem jest i obowiązkiem sprawdzenie tego moda i pokazanie, jak to w ogóle wygląda. Otóż, żeby odpalić tego nowego moda, wchodzimy w multiplayer tutaj. Klikamy Create Game, możemy sobie zrobić to w dwa sposoby. Jedno, w zakładce Popular StarCraft Master jest na pierwszym miejscu, ale nie zawsze będzie na tej zakładce Popular. Możemy po prostu wyszukać StarCraft Master. I gdzieś tutaj dalej będzie, jest tutaj, od Blizzarda, prawda, widzimy ikonkę, jest StarCraft Master. O co chodzi? Mod ten ma za zadanie pomóc nam rozwinąć nasze umiejętności w StarCraftie. Co więcej, ja tego moda osobiście jeszcze nie przeszedłem. Odpaliłem go raz, żeby zobaczyć, jak wygląda. I z tego, co się zorientowałem, jest tutaj 30 różnych challenge'y, żeby sobie przejść i nauczyć się lepiej mikrować jednostkami i tak dalej, rozwiązywać problemy. Przeszedłem dwa pierwsze poziomy, które zaraz zobaczycie na wizji. I tak naprawdę moim celem jest razem z wami, drodzy widzowie, teraz to sobie pyknąć i zobaczyć, tak, prawda, tutaj musi nam Entaro Tassadar przegadać troszkę. No i pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Czekamy jeszcze. O, dobra, gra się już wczytała. Filmik się przewinął. Jak widzicie, pierwsze rzeczy są to po prostu scenariusze bitewne. Pojawia nam się jakiś scenariusz, klikamy Ready, no i zaczynamy naparzać. W tym scenariuszu pierwszym biegam sobie po prostu jednym marince. Oj, uciekaj! Mietek! Nie rób mi tego! Dobra. Takie zlamienie! Za pierwszym razem przyszedłem samemu, a na wizji od razu zlamieniem. Nie szkodzi! Znaczy, jak widzicie, sztuczka dwóch marinesów przeciwko jednemu zelotowi jest taka, żeby jednym marinesem biegać dookoła albo biegać, w ogóle ruszać się, kiedy drugi marines może ściągnąć zelota. Polega to na tym, że zelot ma taką samą szybkość biegania jak marines, więc teoretycznie jesteśmy w stanie dwoma marinesami zabić właśnie zelota spokojnie, pomimo tego, że... czemu od razu cost effective? Nie chcę tego. Okej, okay, ready. Moment. Reset. Reset. Chcę przejść do rundy drugiej. Ale jak widzicie, mamy prawdziwy blizzardowy interfejs. No nic, okej, to zawalczymy sobie z Evlingami najpierw. Mamy prawdziwy blizzardowy interfejs. I tutaj naszym chyba zadaniem jest... O właśnie tak. Rozstawić nasze zeloty w czołku. Tutaj zaraz będą przechodzić. Tak jest, gnojki. Nie dawać się... O, właśnie tak, drodzy panowie. Dobry zelocik, nie tak, nie rób tego, no. Chwila, moment, ale ja chcę to zresetować. Ja to chcę zresetować. Warp przenosi nas dalej bodaj. Nie, można wybrać. Dobra, to jeszcze dwójkę przejdziemy i będziemy szli dalej. Tyk, 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 tyk. O. Ready. To jest jeszcze łatwiejsze niż bieganie za marinesami. Oczywiście technik jest tutaj kilka, możemy naszymi stalkerami uciekać po prostu przed zelotami, po czym robić taki, prawda, sidestepping mikro, bo strzelić i uciekać, strzelamy, uciekamy. Robimy to w ten sposób właściwie, może w formie tutoriala powiem, że po prostu
chodząc stalkerami będziemy klikali attack move zamiast zwykłego ruszenia się do przodu, wtedy stalkery oddadzą jeden strzał i od razu z powrotem szybciutko klikamy. Ja bardziej preferuję grać w ten sposób, żeby jednego rozesłać do atakowania, drugim po prostu uciekać, bo stalkery są szybsze niż zeloty, ale to jest kwestia preferencji osobistych. No i teraz zobaczymy, jakie niespodzianki przyniesie nam dalsze challenge, bo tego już nawet nie mam pojęcia, jak to wygląda i co tu będziemy mieli. Mamy hydraliski na zeloty. Hydraliski poza creepem? Focus fire, okej. A tak. Klikamy. To nam się zrobił focus fire. Hot damn! Reset, jeszcze raz. Istota Focus Fire jest taka, żeby swoim jednostkom kazać sfokusować. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, że będę tłumaczył takie podstawowe koncepty, natomiast sądzę, że części widzów może się to przydać dla tych z was, którzy dopiero zaczynają przygodę z StarCraftem. Focus Fire polega na tym, że swoje jednostki zakolejkujemy, klikając znowu Attack, trzymając Shift, będziemy klikać na poszczególnym zelocie, żeby nasze jednostki zabijały te zeloty po kolei. I wtedy będziemy mieli zawsze do czynienia z mniejszą ilością jednostek przeciwnika niż normalnie. No i dzięki temu będziemy w stanie w ogóle wyjść cało z bitwy. Tadam! Taka jest istota Focus Fire. Bo jeśli nasze jednostki atakują wszystkie jednostki przeciwnika, to nie mamy wtedy żadnej korzyści z tego, że jednostek przeciwnika robi się coraz mniej. Bo jego wszystkie jednostki są uszkodzone, ale żadna z nich nie jest martwa. Uszkodzone jednostki w StarCraftie atakują tak samo mocno jak w pełni żywe jednostki w StarCraftie, w związku z czym no, chcemy jakby częściej zabijać jednostki niż je uszkadzać, po to, żeby przeciwnik miał mniejszą armię. Co tu mamy? Retarget, okej. Okay. Oj. Mamy mało czasu na to. Dobrze. Retarget polega na tym, żeby takiego spinecrawlera przykładowego na przykład zmusić do tego, żeby zmieniał cel, żeby nie niszczył nam jednej jednostki po kolei, tylko żeby zmusić go do tego, żeby niszczył jednostki jakby równolegle. Mamy dwa stalkery, no i będziemy teraz naparzać tego spinecrawlera. Myślę, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie, jeśli jeden z tych stalkerów po prostu ucieknie w ostatniej chwili. Czy przeżyje? Tak! Przeżył. Uff. Natomiast drugiego wycofamy za chwilkę. Pyk! Ha! 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 Nawet nie wiedziałem, że dwoma stalkerami można zabić spinecrawlera. Fire! Teraz będę to stosował. Naprawdę fajna sprawa. Co tu mamy? Burrow Ambush. To nie wygląda jak pułapka, wcale. Dobra. No, i musimy się odkopać i zacząć atakować, ok? Idea jest taka, żeby odkopać się tak, żeby jak najmniej czasu spędzić na podbieganiu do przeciwnika, inaczej zginiemy, tak jak ja właśnie to robię, ok? Jeszcze raz. Było blisko, ale niewystarczająco. Ta jest pewnie taka, żeby jeszcze gdzieś indziej się przypróbować. No. Teraz będzie ambush! Oh yeah! Tam, taram, ta, tam, taram, ta, tam, taram, ta, tam. O, teraz nie mają szans. Od razu atakujemy wszystkich, zobaczcie, jak bardzo efektywne się to stało w momencie, kiedy wykopaliśmy się tuż pod armią przeciwnika versus tego, jak podbiegaliśmy. To jest cały właśnie czas zyskany, przepraszam, na tym, że Colossus Smash, okej, ready.
Upsi daisy. Nie wchodź tam, dziadzie jeden. No i nagle zrobiło nam się ze wingów za dużo wszędzie. Ojej, ojej, ojej. Dobra, jeszcze próbuję troszkę targetować. Oj, powinno być sam raz. Dobrze. Idea tego challenge'a, jak widzicie, jest taka, by mikrować na krawędzi. Kolosy mogą chodzić po krawędziach, w związku z czym kiedy my będziemy chodzić kolosem po krawędziach, jednostki naziemne, które mogą atakować tylko wręcz, nie będą mogły za nami podążać, bo nie mogą skakać po klipach. Blink, mamy blinka. Dobra. Podejrzewam, że chodzi tu o to, by się blinkować. Oj kurde. Nie tak. Shit. Okej. Okay. Okej, okay, nie o to chodziło. Podejrzewam. O, ale w ten sposób wcale to nie wygląda zbyt dobrze. O, tu trzeba znaleźć jakiś sweet spot. W momencie bliżej do Stalker Lady. Okej. Bo siege tanki mają taki piękny sweet spot, gdzie jeśli staniemy, nie mogą do nas strzelać. Tylko czy ten sweet spot tu faktycznie będzie? O! Nie. Ups. Okej. Okay. Siege tanki, tak czy siak, jeśli podejdziemy do siege tanka bardzo blisko, no to nie może nas trafić. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie może nas trafić. No dobra, spróbujemy. Jest! Przeżyłem! I o to chodziło. Zesnajpowałem jednego ze siege tanków, drugi siege tank nie może strzelać tutaj blisko siebie, siege tanki dopiero mogą strzelać gdzieś tutaj. Zatem jeśli trzymamy się w obrębie tej bezpiecznej strefy, siege tank nie może nas skrzywdzić. A siege tanki to są psy na Stalkeru akurat, ponieważ siege tanki zadają dodatkowe obrażenia jednostkom opancerzonym. Waka Roach! Okej. Okay. O. O, ale nie mogą się ruszać. Spokojnie. Regenerujemy się. Normalnie w komforcie gry multiplayerowej nie będziemy mieli tego prawda, zabezpieczenia, żeby móc sobie poczekać, bunkry będą naprawiane, ale nie szkodzi. Oj, 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 oj. Czas mi się skończył, o nie. Jeszcze raz. Poczekamy chwilkę. Roachy mają bonusowy armor, dlatego też są bardzo dobre na Marinesów. Mam jeszcze 13 sekund, chwila, momencik. Dlatego też są dobre na Marinesów. Przeciwko Marinesom no, nie ma się co za bardzo obawiać, że tak powiem, z Roachami. Aaaa! Zagadałem się.
No, ale w każdym razie zachęcam was, żebyście zamiast oglądania tego filmiku poszli sami sobie zagrali w to, ponieważ to jest bardzo edukujące. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć mechanikę gry, lepiej zrozumieć mechanikę innych ras, ponieważ mamy szansę przetestować różne rasy w sytuacjach właśnie walki bezpośredniej. Jakby nie było, fajna sprawa. Czekamy na regenerację. Dalej, tam szybciej. Kuruj się, mój ty Roachu, kochany. Tak jest. Nie bój się. Sprawdzam, czy nie jestem na miucie, bo wczoraj nagrałem pół show na miucie. A to mi się często zdarza. O! O. Upsidej. Dobra. Tu już nie ma co potolić. Ciach! Tadam! Dobrze. Bardzo fajnie. Ramp control. No tak, Roachę. Ready. Mam jednego force fielda? Tak, jest. Dobra. To nie jest dobry przykład tego, jak się to robi, ale zresetujemy. To, co trzeba zrobić tutaj, już widzę teraz, to odciągnąć te Roachę. Roachę z dołu nadal będą w stanie strzelać, dlatego też nie ma sensu za bardzo wdawać się w walkę. Nie warp, ready. Nie to. Fuck. Tu. Jum! Ciach! Łap! Kacin! Ready. O właśnie, i tu się wdajemy w walkę z dala od tych Roachy na dole, które są w stanie ostrzeliwać. Tak, troszkę moje zeloty za dużo cięgów zebrały tutaj, ale powiedzmy, że może być. Nie może być. Zeleciki ustawimy na holdzie, poczekamy tam spokojnie panowie. Ready. No właśnie, widzicie, zostały mi 3 zeloty, wszystkie z nich potężnie uszkodzone. Jakby przeliczyć punkty życia, no to byłby właściwie jeden dobry zelot, a jednak 3 zeloty mocno, ale to mocno atakują. Czyżby, fancy stormy. Dobra, jedziemy dalej ze stormami. Stormy. Jaka piękna tęcza. Hell yeah, i nie zostało mi na kolejne. Dobra. Challenge fail. Zabiłeś tylko 50 marinesów sztormem. Ty lamo. Ready. Okej. Ready. Gicie gnojki! Ech, coś czuję, to będzie ciężkie. Rozumiem. No jeszcze wy dwóch gincie tu. Aj. Tych dwóch marinesów jest bardzo. No wy dwóch tam, no. Oj.
Będą legendy krążyły na YouTubie na temat tego, jak jego nie umie mikrować High Templarem, a już ich złapałem! No! O! Jeden przycisk. Spokojnie. Mamy czas. To tylko runda 11. No! No co za... Już nie mogę go atakować. Dobra. A zbliżamy się, został tylko jeden. Zabiłem 49. No! Yes! Tak jest! Dobra, idziemy dalej, co tu mamy? Friendly Fire. O, to mi się podoba. Ready. Mamy inwestora, trzeba zabić dwie takie grupy. Nie ma najmniejszego problemu. Pyk. O. Pyk. O. Pyk. O. Biedni marinsi. Pyk. O. Pyk. O. Dobra, teraz przyjdziemy troszkę inwestorem. Uwielbiam głosy inwestora. Tak jest, pomóż. Zabij. Oj, czas się skończył. Dobra. To nie było zbyt efektywne. Będę rzucał te infesty teraz tam, żeby uzupełnić miejsca w szeregu. Widzicie, jak szeregi tych Marisów mają takie brakujące miejsca? Tak jest, to jest miejsce dla nas. Żebyśmy dostawili tam jednego infestetera, może się nie zorientują. Pyk. Aha, spoko. Co więcej, jeśli jesteście teranem i macie sytuację, w której siege tanki wam robią nie powiem co z czego, zachęcam was do tego, żebyście... Zachęcam was do tego, żebyście na przykład zrzucili mula na siege tanka. Jeśli jest cała linia siege tanków, nie wiecie jak się za to zabrać, możecie zrzucić mula, jednego mula, albo wylądować wikingiem, cokolwiek. Reszta siege tanków będzie naparzała w tego jednego, niemal pewna śmierć. Nie, to nie zadziałało tak dobrze. Marisów jednak trzeba po kolei. Fajny jest ten mod, naprawdę mi się podoba. Tak jest! Hold position. Okej. Mam pomysł. Ready. O!
I w ten sposób nasze działko jest ochronione przez naszych robotników. Przez to jednostki przeciwnika targetujące działko nie za bardzo mają szansę. Co więcej, robotnicy wtedy nie przyciągają agro tych jednostek, o ile przeciwnik nie zrobi po prostu atak mu, żeby atakowało cokolwiek, ale tak czy siak agro będzie miał większy turę. To jest troszkę wkurzające, ale to bardzo skuteczne. Uj, no panie robotniku, musisz sobie sam poradzić. Shit. O, tadam! Coś tam podgryzają. U, jeden robotnik zaraz padnie. Niedobrze. Ale widzicie, tym razem poszło o wiele lepiej. No, Turet może jeszcze zjechać. Coś byłoby ciężko. Byłoby ciężko, ale nie zjedzie Turet. Przecież Turety nie zjeżdżają. Da żadę, chłopie. Trzymaj się tam, Mietek! Tak jest, zjechał. Tak, oto obronimy naszymi robotnikami działka. U zębów to też działa. Co więcej, jeśli Queena wam mają zjeść, możecie sobie... Wow! Okej, możecie sobie Queena też ochronić. Okej. Miało być dużo force fieldów. Jeszcze raz. Jeśli chcecie rzucać dużo force fieldów, proponuję trzymając F klikać na mapkę, dlatego że ja przeważnie popełniam ten głupi błąd. Przeważnie popełniam ten głupi błąd, że robię F-klik, to nie jest zbyt efektywne. Trzeba być szybszym. Oj, widzę, że te rundy się robią coraz trudniejsze, fajnie! Teraz myślę, że podzielimy to na dwa odcinki, żeby ludzie na YouTubie się za bardzo nie nudzili. Ready. Stop. Przestali się bić. To jakby policja wparowała na mecz, tam kibice. Jeden z pałką trzyma drugiego, już ma go... Huh? Policja. Hold. To nie było zbyt fajne. Chciałbym jakiś tunel ułożyć z tych force fieldów, szczerze mówiąc. A zobaczymy, czy mi się uda. Ready. Mechanika hold jest naprawdę niedoceniana. Nie to. Hold force field. Zwieszczałem 14, zrobiłem do 15. O. I w ten sposób zaloty mogą robić jadkę z tego, co tam jest. A jednocześnie nie ginąć. Chociaż te się nudzą. Czy przeżyją? Ajajajajaj, nie. Chyba nie. Chyba tak? Chyba tak przeżyły! Yes! Dobra. Co następne? Coś terańskie będzie. Nie. Force field smash? No. No. I będzie spokój. Tu chyba chodziło wyłącznie o zesnajpowanie feedbackiem tych dwóch sentry. Co prawda, High Templary nie są zbyt często widywane w Protoss versus Protoss, ale okej. Okay. Jeśli są, to jest jakiś sposób poradzenia sobie z Sentry. Fungal Death. Ready. Fungal zadaje wystarczająco dużo damage, nie trzeba robić infestera. Ready. Fungal trwa 4 sekundy bodaj.
Oj, oj. Ratunku! Ratunku! Trzeba lepiej wymierzyć czasowo. Ile to trwa ten fundal? 4 sekundy, dobra, ready. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. I raz, i dwa, i trzy, i po mnie. No cóż. Trzeba dobrze wymierzyć, nie pozwolić żadnemu z nich uciec. Trzeba naprawdę dobrze wymierzyć. Dobra, zatrzymaj. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Oj kurde. Jednak trzeba troszkę impestetora. Ile to można wykluć? Dwóch. Dobra. Okej. Okay. Trzeba wszystko, trzeba wszystkim zamotać. Dobrze. Się popsuło. Spokojna głowa. Spokojna głowa. Te wyzwania są dosyć precyzyjne. Dajecie radę, dajecie radę, kajtuj go, jest! Dobra, i w ten oto sposób kończymy pierwszy odcinek Master Challenge StarCrafta. Za chwilę zapraszam was do oglądania kolejnego, gdzie będziemy przechodzili resztę challenge'y. Pa, pa!